Nie należy kusić Boga. Napomnienie z wiersza 16 wymaga naszej szczególnej uwagi, jako że powołał się na nie Pan Jezus, gdy szatan usiłował nakłonić go do tego, by rzucił się z wieży świątynnej. Wtedy wziął go diabeł do miasta świętego i postawił go na szczycie świątyni i rzekł mu: jeżeli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisano bowiem: aniołom swoim przykaże o tobie, abyś nie zranił o kamień nogi swojej. Odpowiedź Pana brzmiała jak słowa z naszego rozdziału: nie będziesz kusił Pana, Boga swego. Mateusza 4 rozdział od 5 do 6 wersetu. Ten fragment pisma udowadnia, że nawet sam szatan umie posłużyć się słowem, by osiągnąć swoje cele. Jednak cytując go, opuścił ważne zdanie: albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich, na rękach nosić cię będą. Opuścił słowa: aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Psalm 91 od 11 do 12. Do dróg Chrystusa nie należało wcale zrzucenie się ze świątyni. Nie otrzymał od Boga zlecenia, by uczynić coś podobnego. I dlatego też zbraniał się przed tym. Nie potrzebował wystawiać Boga na próbę. Jako człowiek posiadał w Bogu doskonałe zaufanie i był dogłębnie przekonany, że Bóg zachowałby go. Ponadto Jezus Chrystus nie myślał wcale opuszczać drogi posłuszeństwa, aby sprawdzić, czy Bóg się o niego zatroszczy. Scena ta zawiera dla nas bardzo ważne pouczenie. Możemy zawsze liczyć się z Bożą ochroną, jeżeli tylko znajdujemy się na drodze posłuszeństwa. Jeżeli natomiast kroczymy swoimi własnymi ścieżkami, które sami sobie wytyczyliśmy, i podążymy do naszych własnych celów, to zuchwałym byłoby mówienie o pokładanym rzekomo w Bogu zaufaniu. Nasz Bóg jest niewątpliwie bardzo dobry i łaskawy. Jego dobroć nie ustaje nawet wtedy, gdy opuszczamy prostą ścieżkę posłuszeństwa. To nie umniejsza jednak nic z faktu, że na ochronę Bożą liczyć możemy tylko wtedy, gdy się na niej znajdujemy, to znaczy na ścieżce posłuszeństwa. Nawet jeśli droga ta jest wąska, wyboista i uciążliwa, to jednak zacieniają ją skrzydła Boga Wszechmogącego, który czuwa nad strudzonym wędrowcem i rozjaśnia przed nim ścieżkę, którą ma iść. Zanim opuścimy ten temat, chciałbym jeszcze wskazać na to, że nasz Pan w swojej odpowiedzi ani słowem nie wspomina o przeistoczeniu biblijnej wypowiedzi przez szatana. Zamiast pouczać go o tym, że opuścił bardzo ważne zdanie, powołuje się po prostu na inne miejsce Słowa Bożego, które tłumaczyło jego postępowanie. W ten sposób pokonał kusiciela i pozostawił nam tym samym cudowny przykład. Wielkiego wroga nie zwyciężył przez swoją moc Bożą. Gdyby tak uczynił, udowodniłby co prawda swoją boską moc, ale nie dałby nam tak ważnego przykładu. Nie. Jako człowiek posłużył się Słowem Bożym jako jedyną bronią, która stoi nam, ludziom, do dyspozycji i w ten sposób odniósł triumf nad szatanem. To zachęca i pociesza nasze serca oraz poucza nas jednocześnie, jak i my mamy zachowywać się w walce. Człowiek Jezus Chrystus pokonał kusiciela jedynie przez zależność od Boga oraz bezwarunkowe posłuszeństwo wobec Jego Słowa.
szatan nie mógł mu zaszkodzić, ponieważ działał na podstawie Bożego autorytetu i mocy Ducha Świętego, ponieważ Pan Jezus działał na podstawie Bożego autorytetu i w mocy Ducha Bożego. Jezus nigdy nie czynił swojej własnej woli. Jezus nigdy nie czynił swojej własnej woli, choć była ona absolutnie doskonała. Jak poucza nas szósty rozdział Ewangelii Jana, przyszedł z nieba nie po to, by czynić swą własną wolę, lecz wolę tego, który go posłał. Od początku do końca swojej ziemskiej drogi był doskonałym sługą. Wytyczną dla jego zachowania było Słowo Boże. Jego mocą Duch Święty, zaś wyłącznym motywem jego działania – wola Boża. To dlatego władca tego świata nie był w stanie go pokonać. Pomimo wszystkich podstępnych i chytrych prób, nie mógł choćby na chwilę odwieść go od ścieżki posłuszeństwa i postawy nieustannej zależności od jego Boga i Ojca. Czynienie tego, co dobre i słuszne. Ostatni fragment naszego rozdziału kryje w sobie szczególną głębię i moc. Po raz kolejny unaocznia nam bardzo trafny sposób. Charakter całej piątej Księgi Mojżeszowej, wersety 17-25. Jedynym celem ustawodawcy było przybliżenie Słowa Bożego sercom Izraelitów i uświadomienie im nieodzowności szczerego, gorliwego posłuszeństwa oraz błogosławieństwa, jakie z niego wypływa. Pilnie będziecie przestrzegać przykazań Pana Boga waszego oraz będziesz czynił to, co jest prawe i dobre w oczach Pana. Te poważne zasady w niczym nie uległy zmianie. Żadna zmiana czasu, miejsca i okoliczności, w których żyjemy, nie jest w stanie ich unieważnić. To, co jest prawe i dobre, zachowuje powszechną, trwałą aktualność. Przypomina nam to słowa apostoła Jana w liście skierowanym do jego przyjaciela Gajusa. Umiłowany, nie naśladuj tego, co złe, ale to, co dobre. Trzeci list Jana, werset 11. Być może zgromadzenie, Kościół, znajdowało się rzeczywiście w opłakanym stanie. Może wiele spraw przygniatało Gajusa i trapiło go. Co miał czynić w obliczu takiego stanu rzeczy? Po prostu podążać za tym, co było prawe i dobre. Otworzyć swe serce, swą rękę i swój dom przed każdym, kto przynosił prawdę. To, co Gajus miał czynić za jego czasów, Pan oczekuje od każdego prawdziwego wierzącego. Tego, co Gajus miał czynić za jego czasów, Pan oczekuje od każdego prawdziwego wierzącego o każdym czasie i we wszystkich okolicznościach. Chociaż wielu może się od nas odwracać, jeżeli będziemy podążali drogą posłuszeństwa, która wymaga zaparcia siebie samego, to jednak musimy iść za tym, co prawe i dobre, niezależnie od kosztów, jakie przyjdzie nam za to ponieść. Jesteśmy napominani, by odwrócić się od martwych wyznawców. I co dalej? Dążyć do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana ze szczerego serca. Porównaj 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 22 werset.